Po lewej stronie wykresu zaznaczona jest wysokość podnoszenia, która w tym przypadku nie może być większa niż 17 ,55 m 55 Pod wykresem zaznaczony jest tak zwany wysięg wózka, czyli odległość, na jaką może wysunąć się wysięgnik wózka w poziomie. Największy wysięg wskazany na tym diagramie to 13 m i 8 Wewnątrz wykresu zaznaczone są obszary o różnym udźwigu. Najmniejszy 850 kg występuje przy największym wysięgu w poziomie. Największy udziwik wózka, czyli 4000 kg, dotyczy obszaru przy niewielkim wysięgu w poziomie i przy ograniczonej wysokości podnoszenia. Dodatkowo, na wykresie znajdują się skośne linie pomocnicze, oznaczające kąt nachylenia wysięgnika w stosunku do poziomu. Maksymalnie jest to 75,6 stopnia. Zadanie. Na podstawie diagramu określ, na który poziom regału można podnieść ładunek o masie 3 ton. Aby rozwiązać to zadanie, należy odnaleźć obszar, w którym możliwe jest podnoszenie ładunku o wadze 3 ton. Następnie musimy wziąć pod uwagę odległość, na jaką wysunięty jest wysięgnik. W tym przykładzie jest to 3000 mm, czyli 3 metry. Teraz należy ustalić punkt przecięcia i odczytać na skali po lewej stronie wysokość podnoszenia. Jak widać, w przypadku tego zadania maksymalna wysokość podnoszenia ładunku ważącego 3 tony to 14 metrów. Ostatnim krokiem jest ustalenie, na który regał można postawić ładunek. Skoro ładunek można podnieść maksymalnie na 14 metrów, to w zasięgu pracy tego wózka, przy tych parametrach jest zarówno regał pierwszy, drugi jak i trzeci, który to znajduje się na wysokości 10 000 mm, czyli 10 metrów.